Sponsorem relacji jest Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Mówi się, że jak Grozer nie ma dnia, to drużyna niemiecka nie gra, ale dzisiaj sprawiła wam chyba trochę problemów. Tak, no zresztą myślę, że Grozera dzisiaj dosyć dobrze wyłączyliśmy z gry, bo może nie tyle bezpośrednich bloków, ale dużo go podbijaliśmy w obronie. Tutaj Paweł Zatorski dzisiaj jeden kapitalny mecz rozegrał w tym elemencie. No i cóż, no ale mimo tego grało się ciężko, no to jest tak jak myśmy się, no to jest drużyna niemiecka, która awansowała do półfinału, nie sam jeden Grozer, także tam musieliśmy być czujni przez cały czas i te trener przeciwników rotował tutaj zawodnikami. Przynosiło to skutki, no później już mieli naprawdę dobre przyjęcie, ciężko nam było ich poruszyć i no Mariusz Wazy odpalił zagrywką w idealnym momencie. Na tym mundialu spędziliście o 4,5 godziny więcej na parkiecie od Niemców. Czy to zmęczenie już daje trochę, czy dawało w tym meczu o sobie znać? Myślę, że nie. Myślę, że wyglądało to całkiem fajnie. Nikt tutaj jakoś się nie słaniał na nogach. I cóż, no teraz byle tylko szybko, żebyśmy zasnęli, zregenerowali się i jutro walczymy o coś wspaniałego. Marcin Możdżonek mówił, że na tym etapie już tylko psychologia będzie odgrywała najważniejszą rolę. Zgodziłby się pan z tą diagnozą? Myślę na pewno. No, wierzę w to głęboko, że my tu w głowach spokojnie podejdziemy do tematu, skoncentrowani na kolejnym przeciwniku. Jutro kolejna analiza wideo, jak zagrać z Brazylijczykami. Obejrzymy sobie ten mecz dzisiejszy z Francją. Francuzi byli blisko pokonania Brazylii. My już to raz zrobiliśmy na tym turnieju. Będziemy chcieli jutro to powtórzyć. Sponsorem relacji był Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.